Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z projektem Denko, ale Denko chemiczne. No i muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo nie nagrywałam. Wyciągnęłam ogromną torbę swoją z werandy i podzielę film na dwie części, bo muszę Wam przyznać, że jest bardzo dużo zużytych, różnych właśnie opakowań po środkach chemicznych. No ale zaczniemy od Cocolino. Wiecie, że ja Cocolino bardzo lubię. Tutaj miałam taką wersję pomarańczową, niby na 72 prania przeznaczona. I myślę, że chyba na tyle wystarczyła. Bardzo lubię Cocolino za zapach, jak później właśnie tkaniny pachną. Natomiast generalnie najlepsze dla mnie Cocolino to jest to czarne. Natomiast nie zawsze jest dostępne, więc wiecie, kupuję wtedy inne. Do prania mam tutaj zużyte opakowanie kapsułek Surf. I to były kapsułki niby do kolorów, natomiast ja wiecie, używam je i do białych, i do kolorowych rzeczy. Bardzo fajnie się sprawdziły. Generalnie wolę płyny do prania i kapsułki, bo niestety czasami proszek nie do końca mi się rozpuszczał w praniu. I powiem Wam, że często gęsto to właśnie było widoczne przy ciemnych ubraniach, jak wyciągałam z pralki, gdzie nie, gdzie był właśnie nierozpuszczony proszek. A nie wiem dlaczego, tym bardziej, że mam nową pralkę w tej chwili. Przy starej to mi się działo, mówię ok, stary sprzęt może zużyty, natomiast przy nowej też się czasami to zadzieje, więc właśnie wolę kapsułki, ewentualnie płyn do prania. No i w tej chwili na dole mam i kapsułki, i płyn do prania, ale to za jakiś czas Wam o nim opowiem. Dwa zużyte opakowania kapsułek do zmywarki. Jedne te cytrynowe, drugie są zwykłe. Ja je bardzo lubię, to jest wersja oczywiście z Lidla. Dobrze się sprawdzają, każda kapsułka jest zapakowana w folię, folia jest rozpuszczalna. No i powiem Wam, że ja się ich trzymam. Od czasu do czasu jakieś tam inne sobie kupowałam, ale nie sprawdzały mi się tak dobrze jak te. Tanie, więc po co przepłacać. No i mamy coś jeszcze do sprzątania zmywarki Finish. Też bardzo fajna rzecz. Wiecie, od czasu do czasu trzeba generalnie wysprzątać zmywarkę i muszę sobie kupić już kolejne opakowanie, bo nie mam. No i jeszcze Wam pokażę chusteczki, które ja zawsze wrzucam do prania. Tu mam wersję Oxy 25 sztuk i to są akurat dostępne w Biedronce. Odkąd, powiem Wam, zaczęłam używać te chusteczki do prania, to przestało mi cokolwiek farbować, jeśli chodzi o pranie. No i muszę Wam powiedzieć, że ja tą chusteczkę zawsze też wrzucam do woreczka do prania bielizny. Nigdy nie wrzucam jej osobno do bębna. No i mam tu jeszcze wersję z Oszą, tu było 40 sztuk. No i powiem Wam, że zawsze się bardziej opłaca te większe opakowania, bo generalnie wychodzą taniej. No i jeszcze jedna wersja z Ludwika i to chyba też kupione w Auchan. Generalnie najczęściej jeżdżę właśnie po chemię gospodarczą do tego marketu, bo mam wrażenie, że u mnie w mieście jest tam po prostu największy wybór. Rękawice z W5, czyli wersja lidlowska. Od czasu do czasu coś tam, wiecie, w rękawicach robię. To są świetne rękawice, grubsze, dłuższe. Nie są właśnie takie krótkie, no i tu rozmiarówka jest w porządku, bo czasami kupię S-kę i jest za mała, czasem kupię M-kę i jest strasznie duża, a te były jak najbardziej ok. Chusteczki takie w sumie ściereczki do sprzątania uniwersalne z W5, to wiecie, też mi służy do wytarcia czy jakiejś szewki w kuchni, czy przytarcia mebla w pokoju skórzu, także bardzo je lubię. Te były o takim bardzo delikatnym zapachu. I kolejne ściereczki, tym razem ściereczki też z W5, jak widzicie. To są takie kolorowe, zielone, różowe w krateczkę. Bardzo fajne ściereczki, ja je zawsze używam sobie w kuchni i w każdym opakowaniu jest po 10 sztuk. Można je spokojnie prać, one są wielokrotnego użytku. Bardzo, bardzo lubię. Dwie kostki odświeżające do toalety, do spłuczki. Tym razem mam tu jakiś Colorado, czyli to było kupione też w Auchan i całkiem spoko. Czy to starczyło na 300 spłukiwań? Myślę, że chyba nie, ale kolor był fajny, zielony, także przyjemnie to wyglądało. No i mam jeszcze odświeżacz powietrza Colorado i tu był bez i rzeczywiście pachniało to przecudownie bzem. To była taka, wiecie, galaretka, którą się, wiecie, odkręcało. I ten zapach sobie, wiecie, tutaj działał. Także, o, jeszcze pachnie. Myślę, że jak będę w Auchan, to popatrzę, czy mają jakieś inne wersje zapachowe. Do sprzątania toalety oczywiście niezawodny Domestos. Tu miałam to większe opakowanie, 1250 ml. A w tej chwili w toalecie mam kolejne zielone opakowanie i dla mnie jest po prostu najlepsze. Tu mam chusteczki z W5, jaki to był przecudowny zapach. Powiem Wam, piękny, aż się chciało, wiecie co, wycierać te kurze. Tu było 80 chyba sztuk, tak mi się wydaje. One były z jakimś tam olejkiem.
ale przecudownie były właśnie nasączone, bardzo fajnie kurz zbierały, nie ma niestety już tej wersji w Lidlu, bo co jestem na zakupach, to zaglądam, ale jakbym tylko trafiła, to na pewno je zakupię. No i mamy jeszcze coś do mycia naczyń, zobaczcie, 4 opakowania pustego Morning Fresh, więc naprawdę denko chemiczne było u mnie bardzo dawno. Ja uwielbiam ten płyn, jeśli chodzi o zmywanie ręczne, dla mnie idealny, gęsty, wydajny, zmywa wszystko, jeśli chodzi o tłuszcz. Mam wrażenie, że się pojemność zmniejszyła, bo kiedyś było 500 ml, teraz jest 450. Natomiast na szczęście konsystencja i działanie zostało, więc jestem w stanie to wybaczyć. Ale skusiłam się też na płyn do mycia naczyń, taki widzicie, ekologiczny. To była też wersja W5, czyli lidlowska, 750 ml, mandarynka i bazylia. I bardzo przyjemny był płyn, dość fajnie się myło nim naczynia, może nie był tak mocno pieniący się jak Morning Fresh, ale kupiłam sobie jeszcze jedno opakowanie i z przyjemnością na pewno go zużyję. I zostało mi jeszcze mleczko czyszczące z Ludwika. Bardzo fajny produkt, nierusujący, wiecie, umywalki czy wanny. Bardzo często właśnie używam my takich mleczek do sprzątania niż jakichś tam, wiecie, proszków. Bardzo przyjemnie też kwiatowo pachniało. No i oczywiście kupiłam sobie kolejne opakowanie. Coś jeszcze do sprzątania kuchenki, ewentualnie armatury sanitarnej, jeśli chodzi właśnie o zlew w kuchni. To jest też Ludwik, 250 ml. Troszeczkę chemicznie pachnie, natomiast on bardzo dobrze doczyszcza jakieś, wiecie, plamy, jak macie na zlewie, czy właśnie jak po gotowaniu sprzątacie kuchenkę. Bardzo lubię. No i oczywiście kolejne opakowanie mam i używam. I zostały mi jeszcze kostki z Domestosa do WC. Duże opakowanie i powiem Wam, że mam wrażenie, że Domestos te kostki są dużo lepsze, wydajniejsze i lepiej pachnące niż brew. No i tu mam duże opakowanie, 5 sztuk, więc wiecie, na jakiś czas wystarczyło. No i mam wrażenie, że one też dłużej po prostu działają. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część denka chemicznego. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!